Widzowie, tak jak wam obiecywaliśmy, ruszyły dwa konkursy, czyli zdjęcie u mnie na Instagramie oraz zdjęcie u Koliza na Instagramie wygrywają aż 4 osoby. Wystarczy wejść pod to zdjęcie, co wam teraz pokazuję, kliknąć dwa razy na fotkę, zostawić lajka i napisać byle jaki komentarz, żebyśmy my po prostu mogli was wylosować. Jeżeli to zrobicie, bierzecie udział po prostu w konkursie. Co jest do wygrania? Oczywiście nagranie z nami odcinka, czy też wypromowanie sobie kanału. Jeżeli nie macie farminga, a też chcecie na przykład coś wygrać, to osoba, która po prostu zostanie wylosowana na live'ie bądź na odcinku, będzie mogła wygraną zamienić na coś innego. No zresztą to jest wszystko w zasadach konkursu, także jest to bardzo proste. Ja jeszcze wam przypomnę, że tutaj brakuje tylko i wyłącznie 89 lajków do losowania też osoby, która wygra dowolną rzecz do 200 zł. Także wbijajcie na Insta, linki macie w opisie i czekamy na was, żeby z wami nagrać odcineczek. Siemano widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy serię od net do pieniędzy, a wy napiszcie hashtag nowy, no bo dla prawdziwych widzów raczej już powinniście wiedzieć, co ja mam z tyłu. Oczywiście wracam z nowym nabyteczkiem, bardzo użytecznym. No w poprzednich odcinkach też mówiliśmy, że planujemy to skupić, no i po prostu doszło do tego, że faktycznie to kupiliśmy. Ale co jeszcze zrobiliśmy? Wstawiliśmy zdjęcia na Instagrama, gdzie macie konkursy. Wystarczy zostawić lajka i komentarz i bierzecie udział w konkursie. Do wygrania oczywiście wystąpienie z nami na odcinku. Także dosyć fajna sprawa. Ja sobie już będę zajeżdżał na gospodarstwo. Zajeżdżamy tędy standardowo z maszynami, no bo tam nie będziemy przez środek gospy przejeżdżać. Co jest? Co jest tutaj? Co to się stało? Co ty żeś gówniarzu narobił? Ale ja nie wiem, co się stało. No ty, tutaj... ty pijany jesteś. Nie, ja nie jestem pijany. Da, nie jesteś pijany. No, ja no, pier... nie jestem... Krowę mi nie, zabiłeś. Ale ty ja. Nie wiem, jak to się... Ja nie wiem, jak to się stało. No jak to się stało? Gdzie jest ulica? Gdzie ty no, jesteś? No, jak się stało? No, patrz, no, gdzie jest ulica? No ale ja wziąłem... Ja nie wziąłem, co mogło do taty. Ja pierdzielę. Ile masz prawo jazdy? No ale ja nie mam prawo jazdy jeszcze. Nie masz prawo jazdy i sobie wziąłeś samochód ojca? Ojciec wie? No właśnie nie, tata, ale no można... Ja! Znaczy nawalałem, żeby mu nie mówić nic, bo to... Dzwonisz po policję, czy dzwonimy po ojca, czy jak? Nie wiem. Nie. Ojciec nie, zapłaci tak. Za szkody? Nie, no ja wszystko zaraz zapłacę, tylko kurczę, muszę chwilkę usiąść, bo troszkę kręci mi się w głowie. Dobra, ja naliczę szkody, ja tutaj wszystko nagrywam, to jak, nie wiem, wycofacie się z tego, to od razu idziemy na policję. Nie, znaczy... Odejdź, ja spróbuję tylko, stąd wyjechać. Nie, tylko żeby nic nie mówić. Dobra, odejdź stąd, tacie i tak trzeba będzie powiedzieć, odejdź nie, stąd. Nie, mów. Działa to, gówno, czy nie? Działa. Nie. Kurde, to powiem ci, że od ojca ładny samochód działa, z tej krowy to już raczej nic nie zostanie, ale... O Boże, po krowy, te plastiki to pójdą. No kurde, nie wyjadę stąd. Tylko, że nic nie mówić, tacie, mam błąd, się zdenerwuję. Nie idzie stąd wyjechać, ja pierdzie, przy tu policja najedzie, będzie od razu widzieć, co się dzieje. Płot żeś rozwalił, krowa nie żyje. Nie no, też, oj, fej. Ja pierdziele, belkę, żeś aż przesunął, to przecież ile tu jechałeś? Ja nie pamiętam. Ja pierdzie. Czekaj, bo to trzeba jakoś... Czekaj, weźmiemy linę. Tylko nie wsiadaj tego samochodu, chodź zam, idź pierwszy. No i idę. No gdzie pod koło? Uważaj! Stój! Stój koło budynku i się nie chwiej! Stój koło budynku i się nie chwiej! Stój tu! Dobra, tylko nie dzwoń do taty, bo tylko nie na policję. Nie będziemy dzwonić na policję, zaraz to ogarniemy. Czekaj. Dobra, widzowie, pomożemy mu, no przecież to... Boże, no zdarzyło się mu, no jak zapłaci za krowę i za wszystko, to już tam mniejsza o to. Dobra, tym go wyciągnę, przecież masejkiem damy radę. Czekaj, czy on tam stoi? No to przecież by nie odjechał, bo przecież jakby odjechał, bo jak ten samochód jest zawieszony. Ja pierdykam, to powiem wam, że te gówniarze to teraz tak jeżdżą, jak głupie, dorwał się do samochodu. Przecież to ma na pewno 500 koni, jak nie lepiej. No ładnie ten samochód wygląda. Ojciec jakiś pewnie bogaty. Aj, tam to w ogóle. Będzie szło podpiąć to linkę, czy nie będzie szło? Nie wiem, czy to... Czekajcie, może to jakoś inaczej, może to weźmiemy większy ciągnik. Dobra, weźmiemy chyba Maseja, bo widzę, że tutaj raczej tego mniejszego Masejka nie jesteśmy w stanie podpiąć do tej liny. Także weźmiemy coś większego, zobaczysz ten w ogóle gówniarz, czy tam jest. Ty, no nie ma go! No kręci, wysiadaj z tego samochodu! Spokojnie, tylko chciałem, żeby problemu nie było. Nie, wysiadaj z samochodu, chodź tu! No już buchy. Pierdziele widzowie, no mieliśmy jechać siać, a teraz nie wiem, bo może pojedziemy jeszcze potem, ale...
się narobiło. To mówię, jeżdżo, nie patrzą, jeżdżo za szybko, za dużo mocy. No zresztą, to nawet prawo jazdy nie mam, to co, o czym tu w ogóle mamy gadać? Czekam, nie mogę dojść do tego. Coś panu tutaj może pomóc? Nie, ja już tutaj, wie pan co, ja se sobie poradzę. Ile ty masz lat w ogóle? No 15 teraz skończyłem. Ja pierdolę. No powiem, że dobry wiek, żeby sobie uczyć się jeździć samochodem. O Boże, żyga tam. Ja pierdzielę, widzowie. Gdzież to się tak napić? Kurde. Słuchajcie, tutaj w ogóle ja tu, jak ja tu złapię to. Dobra, poszło. Dobra, czekajcie, odczepimy to. Dobra, ciągnik zostawię, tym zajadę. O, plastiki trochę masz tu połamane, powiem ci. Porysowałeś, ojcu, samochód. Nie, no tylko nie to, tu przecież to tata mnie zabije. Ale najważniejsze, że błędów nie pokazuje. To wszystko jest dobrze z samochodem. No ciekawe, mnie tylko... Plastiki se kupi, to już tam nie przeżywaj, chodź tu. Bo tata jest w delegacji teraz. Tak, a co robi ojciec? Czym się zajmuje? Pracuje w firmie. A, w firmie pracuje. Dobra, ci zostawię ten samochód tutaj, żeby on nie był na widoku. Przecież do domu tym nie dopojedziesz, no nie? Dobra, masz numer do matki? To matka może przyjedzie i cię zabierze stąd. Nie, proszę tylko nie dzwonić. No muszę, albo do ojca, albo do matki, decyduj. Ktoś cię musi stąd zabrać. A pójdziesz na piechotę? Nic ci się w ogóle nie stało w głowę? Nic? Nic. Ja tylko... Tylko, że nie złaź, że... Będę chyba żygać. Daj mi... Masz tu jakąś wizytówkę ojca w samochodzie? No, jest na pewno, tutaj tata ma w firmie, bo to jest... samochód firmowy. A masz tu jakieś pieniądze przy sobie, żeby w razie czego, żebyś oddał od razu? Jest. Ile jest tam? No, 20 tysięcy schowku. Krowa, dychę, płot, pomoc, akurat, 20 będzie. Słuchaj, to słychowku, ja nie dam rady teraz. Dobra. Dobra, mam. Jeszcze tu wizytówkę. Ja nie będę, chcę iść będę... na policję. Daleko masz do domu? No to ja mieszkam do przeciwko karczmy. To idź na piechotę. Dojdziesz? Ale... No dobrze, to dam radę. To nie widzenia. Będę dzwonił, ale i tak muszę zadzwonić później, no przecież po samochód. Albo niech ojciec przyjedzie tu do mnie, będziesz wiedział, żeby tutaj trafił? Już widzę, trzeźwiejesz trochę. Dobra, ja dojdę. Oj. Kurde, przecież ty nie dojdziesz tam. No, bo po tych schodach tutaj, no nie dam rady. Jakich schodach, jak tu schodów nie ma? To czemu tak do tyłu? Dobra, weź, o tu chodź, siądź se tu, na tym drewnie siądź. Gdzie? Siadaj o tu. No... No trzymaj się, chodź tu. No... Chodź, dobra, wejdziesz do samochodu, ja cię po prostu odwiozę. Dobra, ja sobie siadę. Tutaj? Sobie kawałek siadę. Macie drugi samochód, czy nie macie drugiego samochodu? Mam jeszcze kilka. Dobra, dzwonię do matki, czy do ojca. Nie, tylko... Ojciec jak jest z delegacji, to nie przyjedzie, matka ci przyjedzie, zabierze. Ale ma będzie zła. To będzie zła, trudno, jak wrócisz taki, to i tak będzie zła, jak samochodu nie będzie na podwórku. Ale jak zobaczysz, że zepsuty samochód, to będzie tam jest strasznie zła. To nie jest tak zepsuty bardzo, to przecież tu nie ma jakiejś tragedii. Ale zderzak, pek! No to oj, tam zderzak to przecież ojciec kupi, jak na samochód go stać, to i na zderzak go stać. Ale oni mnie wyślą na jakiś obóz. No to będziesz najwyżej do obozie. Dobra, ja dzwonię do twojej matki, To wszystko przez ten bimber. Jaki bimber? Wszystko powiem na policji. Jaki bimber? Od ciebie. Jak ode mnie? A co, przepraszam, nie bym uciekł kupować bimber? No ale to... To ty żeś się napił? No właśnie tym. No to już więcej u mnie nic nie kupisz. Jak pójdzie ta sprawa na policję, to będziesz miał całkiem przesrane. Jak ty pójdziesz na policję, to ja dzwonię na policję teraz od razu, że rozbiłeś samochód. Jak zadzwonisz, to powiem do policji. Dzwonię po matkę. Niech cię stąd zabiera. Proszę nie, dzwoń tylko.
Dobra, nie, mogę ja cię odwieźć do domu, chcesz? Weź mnie odwieź, ja pójdę. I po sprawie. Dobra, ja pójdę sam. No widać, widać jak idziesz, dobrze ci to idzie, powiem ci. Naprawdę rewelacja. Boże drogi. Dobra, wsiadaj do samochodu, ja cię po prostu odwiozę, widzowie, już wam tego nie będę pokazywał, wsiadaj. Wsiadaj. Dobra. Dobra, widzowie, ja go odwożę i zaraz przyjdę po prostu na piechotę tutaj, może już Karol będzie na gospie. No i dobra, widzowie, no już wszystko ogarnięte, mniej więcej, powiem wam, że ja tam nie wiem za bardzo, co się działo w domu, wprowadziłem go pod jego bramę, najwyżej matka go tam, raczej go przetrzepie ta matka, bierzemy sobie ogólnie Masejka, bo on tutaj został, o, idzie. Gdzie żeś był? No byłem u kolegi, no to ci przecież mówiłem, że idę. No ale kurde, patrz, co tu się stało, ja wróciłem z tym nowym nabytkiem o, i patrz. Kur! Krowa, no nie wiem, to krowę to trzeba wziąć, nie wiem, to zgłosić do weterynarza, że zdechła, czy... Znaczy zdechła, no, no patrz jaka jest no poturbowana. No ja pierdzielę. Płot tak samo, poniszczony tutaj. No i dobra, widzowie, no trzeba tego Maseja odstawić, tutaj właśnie gadaliśmy odnośnie tej krowy, no to chyba tak jak mówiliśmy, trzeba będzie do tego weterynarza zadzwonić, żeby to zgłosić, tylko znowu jak zgłosimy, to... Kurde, no ale znajomy, jak weterynarz przyjdzie, no to wiesz. No to tak, może tam no, wystawi tylko, że... na szybko. Tylko, że słuchaj, żeby tu nie było takiego czegoś, że on przyjdzie i powie, a przepraszam, a co tu się stało, tu jakiś wypadek był, czy coś? No to jemu najwyżej powiemy, że tam przez przypadek ktoś wjechał w tą krowę, no i... No ale sorry, ale o co tu chodzi, bo ja nie wiem, no to ty tu wpierdzieliłeś no bo... się, czy... Tak, gdzieś, no gdzieś ja. Samochodem takim, nie wiem, żółtym, amerykańskim jakimś, nie wiem, Mustangiem, jakimś czymś. Ale to kto to zrobił? Gówniarz taki koło karczmy mieszka, tam mają ze trzy samochody. I uciekł? No, nie uciekł, bo nie mógł wyjechać, ja go o linko wyciągałem stąd. Ja pierdzielę, no taki to... pijany o to żygał o tam o, czaisz? Co, pijany? No, tylko że on mówił, że on normalnie po tym naszym bimbrze o to co, a to skąd on miał nasz bimber? No bo kupował ostatnio. To co, ty mu sprzedałeś? No, kurde, hurtowo. Dla jego i dla kolegów. A jego ojciec jakimś tam biznesmenem jest. No, ten biznesmen ojca. Jakiś ten. To pewnie podkradł ojcu. A może to od ojca podkradł, a nie ode mnie kupował, bo to, kurde, nie ode mnie chyba kupował coś, ale to... O kurde, no to żeby nie było z tego problemu. Tylko, że on to kupował właśnie dla ojca, a nie dla siebie. Wiesz, mimo wszystko, ale on jednak był pod wpływem alkoholu. A ta matka jego coś tam gadała z tobą? Nie, ja go zostawiłem o tak o co, ja będę tam się, wiesz, w dyskusję. A co jak głównie numer telefonu mam, ja do ojca zadzwonię. Jego. No, ja ale zostawił nam 20 tysięcy. Ty, to nic, to nie dzwoń. Jak no właśnie dlatego to trzeba po cichu załatwić, żeby on nie miał przypału. Bo jak ojciec się dowie, że 20 aż poszło, no ile ta krowa warta? No na dobra no, była, no to z kołodyżki. Zacznie jakieś problemy robić, żeby my od niego hajs ukradliśmy czy tak, coś. Tak, tak, że wzięliśmy ze schowka albo coś. A płot, no to wiadomo, to zbijemy, no to tam za darmo. Ile on ma lat ten łepek? 15. A ja, i samochody mnie, a ja... Jechał, no bo to widzisz, to kluczyków on to mówił, że ze 3-4 samochody mają. I to wszystkie takie, wiesz, dosyć dobre, no nie? No to powiem ci szczerze, że strasznie dziwna sytuacja, no ale to widzisz, to taki niestety, w taki biznes poszliśmy, będzie trochę czasami takich akcji, no. Albo ale to hurtowo, kurde, no ale albo to nie, jakby no. Walnął u kogoś innego, policja by była, to by to tyle dobrze, że to u nas walnął. I by się jeszcze, no i jeszcze by powiedział, że to od nas. No ale to policja jak wejdzie, to jak ona cię zobaczy? Przecież nawet nie zobaczy śladów żadnego bimbru, tu nie ma żadnych dowodów, że on kupował. To co, tutaj jakbyś był policjantem, to gdzie byś poszukał? Tam widzisz jakiś, nie wiem, lasek to co, budynki by przeszukali i tyle. A co jak ktoś będzie wiedzieć? Nie no, chyba na razie nikt nie wie, że my tam ma... Ty, a ty przypadkiem temu małolatowi nie pokazywałeś? Ale to on nie ten, on nie podpierdzieli, on już pewnie jak taki pijany to nawet nie pamięta gdzie to było. Ja pierdzielę. Musimy, wiesz co, musimy tutaj ten rozrzutnik... Jakoś przestawić. Kurde przestawić jeszcze bardziej tutaj, albo tutaj w ogóle jakoś to zategować. No ale ja tutaj gnoju trzeba nawieść i o tu zasypać. To nikt przez gnój nie będzie się nawet domyślał, ale stąd nawet nie widać, że tam coś jest. Kto tam poszedł? Gdzie? Chłopie, cofaj się! Ktoś tam poszedł, ty! Drzwi są otwarte. Stój! Stój tu! No kurde, ty, gdzieś... palety, palety są ruszone. Ty, ktoś tam pobiegł. Ej, my musimy tutaj kłódkę zakładać, to nie może być o tako normalnie. Musimy, musimy kupić kłódki. Na przód i na tył. Nie no, przymusowo trzeba kłódki, no ktoś tam pobiegł, no. No to super. Ja pierdzielę, jeżeli tutaj ktoś był. Ty, żeby nam nic, niczego nie podolewał, żeby ktoś się nie potruł.
Nie, no tutaj rozrobione, to byśmy widzieli po butelkach, patrz, to chyba, że tutaj, o! No tutaj to jak to zobaczymy? No przecież nie będziemy tego wylewać teraz, bo to... No nie no, nie no, może ktoś tak, o tylko, ja ale nic nie ukradzione? To palety są przez, te dwie były normalnie ustawione, równo, patrz. Nie no, słuchaj, to trzeba w takim razie kłódkę i to naprawdę. I to trzeba szybko tę kłódkę zakładać. Nie no, to super, niezłe jaja. I łańcuchami pierdolę. Nawet to związać, żeby sama kłódka... Dobra, jakoś to ogarniemy po prostu. Musimy to zrobić, bo to nie ma innej opcji. No, dobrze, że akurat zobaczyliśmy, tylko nie wiem no. Kto, bo nie jestem w stanie, bo widziałem. O, tu w krzakach, wiesz, wszędzie się można schować, zanim go znajdziemy, to już będzie nie wiadomo gdzie. No, ja pierdzielę. Trzeba tu tego pilnować, bo to, kurde, jest cenny interes. No niestety, no ale no. Jeszcze mieliśmy, widzowie, dzisiaj zasięg, także pojedziemy jeszcze przetestować tą maszynę na szybko, rozrobimy tutaj zboże. No i pojedziemy ruszyć z siewami, a to jest ogólnie nasz nowy nabytek. Potingerek. Ale... Elegancki sprzęt, naprawdę. Konego, już teraz jeden siewnik mamy. No ale w sam raz, słuchaj, do klasa, nie idealnie pasuje. Ładnie się prezentuje, bardzo ładnie. Czekaj, to ja w sumie mogę zajechać tam do tyłu, to stamtąd weźmiemy... Rozrobimy to, no nie? No. Dobra, to weź tu, to ja... podjedź. No. Cyk. O, tu w workach też mamy parę naszykowane. Dobra, widzowie, podczepiamy. Wszystko do góry, teraz podnosimy. O, idzie cały sprzęcik. Jeszcze rozglądamy się, widzowie, za drugim siewnikiem. Coś na pewno mniejszego kupimy, żeby po prostu siać na dwa, no nie? Tutaj właśnie Ursusik też poleci razem z nami. Tak. Dzisiaj taki tak. Prosty test, także tutaj nie bierzemy nie wiadomo ile zboża, po prostu napełnić, zobaczyć jak to wygląda. Żeby też kamienie można było w razie zebrać, to tak, i Ursusa. Te większe. Dobra, cyk. Natura słuchaj. Się naładuje, wywali się gdzieś za miedzę do sąsiada i... No pewnie. Pewnie, że tak, tak. No, to jest. Będziemy... Słuchajcie, no trzeba tak robić niestety, no bo my nie będziemy tych kamieni magazynować, tak? No. My tylko cyk przez miedzę i wszystko. I po robocie. A to pole jeszcze jest przygotowane idealnie. Są, powiem ci, że tutaj kamieni chyba nie będzie, no ale to nigdy nie wiadomo. Jeżeli chodzi o siew, no to oczywiście rzepaczek na te pole idzie, ze względu na to, że tutaj było wcześniej tak. Pszenica była. Tu była pszenica, teraz siejemy rzepak. Nawóz oczywiście też również będzie kładziony. Słuchajcie, no. Pole jest przygotowane tak, jak być powinno, no tutaj wiadomo, my jesteśmy profesjonalistami, my znamy się na rzeczy, na gospodarce, wiemy proporcje, nawozy, oprysk, wszystko wiemy jak dać. W tamtym roku był też u nas, nie wiem czy pamiętacie, chłop, co naprawdę dał nam niezły oprysk od chwastów. Co naprawdę od razu. Dokładnie. Od razu znikały, momentalnie, także nie wiem czy pamiętacie, ale naprawdę... No. Dobra. Robotę to robiło, także pewnie w tym roku też weźmiemy, co od tego chłopa? No od tego gościa trzeba będzie brać. Ty, bo tu i glebogryzarka jest z przodu. Ta, to jest cały zestawik. Ale ładnie, równiutko. Idzie, ładnie, się, a jeden rzecz klikasz i od razu się wszystko robi tutaj w ciągniku, aby jeden przycisk. No. Wszystko się załącza, bo to jest od razu, jako jedna maszyna, tak to możemy nazwać. To jest siewnik, widzisz, taki bardziej zawieszany, jego samego, to nie podepniesz do, bez tej maszyny przedniej. No ale powiem ci, że naprawdę tutaj klapę trzeba otworzyć, ja będę patrzył czy dobrze wszystko tu się... Zobacz, jak to wygląda. Byś otworzył klapę. Czekaj. O, dobra. Jak? Ja tu będę... No dobra, ja tu będę patrzeć, zerkać czy wszystko. Też no. Dobre dawkowanie musimy poustawić, musimy się, widzowie, nauczyć jeszcze tego obsługiwać, bo to wiadomo, no to jest nowa maszyna na gospodarstwie. I myślę, że będziemy szukać coś 3-metrowego albo 4-metrowego po prostu bez przedniej maszyny, no nie? Żeby sam siewnik był. No, ale powiem ci, że elegancko wszystko. Do Masaja będzie akurat spoko. Wszystko tak jak musi być. Dobra, podnosimy. 3 metry szerokości roboczej, no to nie jest nie wiadomo ile, no ale wiadomo, no przynajmniej równiutko sieje, no nie? Słuchaj, to nie jest nie wiadomo ile, ale przynajmniej naprawdę jest dobrze dopasowany do naszego klasa, jeżeli chodzi i o moc, i naprawdę wydajność będzie super. No bo też wiadomo, no nie mogliśmy wziąć nie wiadomo czego, widzowie, no niestety, ten klas to nie jest nie wiadomo tak. Jak mocny. Ale zawsze można dokupić też drugi siewnik i na dwa siewniki działać, tak. Także nie będzie z tym no, problemu. Na dwa to jest przymus, tylko właśnie nie coś takiego drogiego, coś znajdziemy, widzowie, fajnego. No na pewno na złomnie, ale do jakiegoś handlarza może pojedziemy. Chociaż do remontu jakby kupić siewnik, to troszeczkę mało czasu mamy teraz, takie rzeczy trzeba było wcześniej by robić. Bo teraz jak wiecie, już jak ruszamy, no to już ruszamy na pełnej z tymi siewami. No ja spróbuję też napisać do jakichś firm, może coś na testy by się udało, tak. Ciekawe. Zobaczymy, poczekaj, ja odjadę tym. No bo tu będziesz stał, to będziesz przeszkadzał tym. Dobra. Ursusik to do jest góry. Ursusik. Zawrotka, kurde, powiem ci tak. Masz się przejedź, zobacz jak to się tym robi.
zamknę te pokrywy, to ja nagram dla widza z zewnątrz, jak to wygląda. O, tu widzowie wsadzić palca, to powiem wam, że problem delikatny by mógł być. A weź, zobaczymy. A, to test, kiedy i zrobimy, jak już ręce nie będą potrzebne. Dobra, cyk, zobacz. Ustawiasz się, opuszczasz. I ogień. Jak? I ogień, tempomat ustawiasz. Patrzcie, widzowie, no robi idealnie równo. Nie wiem ogólnie, co się zwaliło, ale tekstura się robi w tą stronę. Te, ciekawe czemu. I to każda. I to tylko i wyłącznie mamy problem na tej mapie. A wszędzie zmienialiśmy ten teren tak jakby po aktualizacji. Tylko być może to jest ten multiterrain czy coś takiego, to może inaczej jakoś to działa, nie wiem. Nie wiem. Ale update'u mapy nie możemy pobrać, bo wtedy byśmy nie mieli gospodarstwa. Chyba że pliki po prostu popodmieniam, to może coś się posiedzi i może coś tam się podziała. Z tym właśnie, bo ja ogólnie podmieniałem plik jeszcze przed wysłaniem właśnie ci tej mapy teraz, przed tymi odcinkami. No. No i nic to nie dało. Kurde, wiesz co? Nie wiem. Ale przynajmniej te takie białe te, pola w oddali się nie robią, czyli to jest naprawione. No to, ale ogólnie te aktualizacje to moim zdaniem, co nie wiem, no żeby tu coś, ja w ogóle nie widzę nigdy popraw, a tylko... Znaczy ja w sumie nie wiem, jak tutaj jakieś dodatkowe maszyny śmieszne dodali, którymi i tak najprawdopodobniej nikt nie będzie grał. Jeżeli, no ktoś, ma, jeżeli ktoś ma dostęp do modów, no to każdy ma dostęp do modów, no to powierzę sobie, nie wiem, 100 modów i niepotrzebna mu jest żadna aktualizacja, gdzie jakieś śmieszne 3-4 maszyny dodadzą, bo to po prostu jest bezsens, a więcej no zepsują niż dodadzą, no nie? No dobra widzowie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Napiszcie, co sądzicie właśnie o naszym nowym nabytku i co sądzicie właśnie o tej sprawie z tym dzieciakiem, który gdzieś tam pijany jeździł, czy my będziemy mieli problemy z tego. Czy może jednak to teoretycznie to jest załatwione, ale no wiadomo, że może po prostu no gdzieś tam ta konfrontacja z tym ojcem nie przebiegać po naszej myśli. Na razie. Zobaczymy, na razie.